O! Dzień dobry. Zaczyna się właśnie kolejny wspaniały dzień. Ja rozpoczynam go od takiego pysznego koktajlu oraz od spotkania online'owego grupy Mastermind na temat inwestowania w nieruchomości. Także widzimy się za jakąś godzinkę. W spotkaniu koktajl wypity. No, w sumie jest zamknięte, więc trudno, żeby leciało, no ale jest wypity. To, o czym chciałbym powiedzieć na początku, to bardzo dziękuję wszystkim osobom, które obejrzały pierwszy odcinek. Dziękuję za wszystkie lajki, za subskrypcje, za komentarze. One są dla mnie bardzo ważne, bo dzięki nim wiem, co mogę poprawiać, co mogę zmieniać. Wielu z Was życzyło mi powodzenia, kibicuję i trzyma kciuki. Również za mojego psa i on też prosił, żeby podziękować. Więc dziękuję w jego imieniu. Ci, którzy jeszcze nie widzieli pierwszego odcinka, to tutaj, no gdzieś tutaj to będzie. Natomiast jeżeli się nie pojawiło, to nie klikajcie tak na pałę, bo będziecie zatrzymywać i odtwarzać w kółko. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem wcześniej, a która ma duże znaczenie i może Ci pomóc. Prowadzę agencję copywritingową, więc po pierwsze znam problemy, które towarzyszą osobom zlecającym teksty. Wiemy, jakie są problemy z copywriterami, masę tych problemów już przerobiliśmy, wiemy, w jaki sposób prowadzić rekrutację, jak weryfikować i tak dalej, i tak dalej. I część z tych rzeczy pokażę Ci tutaj na blogu, pokażę Ci, jak od kuchni działa agencja copywritingowa i myślę, że to również przyniesie Ci bardzo dużo wartości. Dotarło do mnie sporo głosów na temat tego, że w materiale jest mało mięsa, mało konkretów. Czekałem, aż coś się stanie i nic się nie stało. Natomiast chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że był to pierwszy odcinek, taki odcinek, który miał stanowić wstęp do tego, co się tutaj będzie działo. I taka też była jego rola, a już od tego odcinka i w każdym kolejnym na pewno postaram się dostarczyć tego mięsa, tej realnej wartości jak najwięcej. Ja jestem przekonany, no przynajmniej mam taką ogromną nadzieję, że tej wiedzy do przekazania mam bardzo dużo. Być może będę musiał przemyśleć jeszcze formę, w jakiej najlepiej będzie ją przekazać. Dlatego też jestem tutaj wdzięczny za każdy feedback, za każdy komentarz, zarówno na temat tego, co chcielibyście wiedzieć, jak i tego, w jaki sposób to przekazać. Generalnie, z racji tego, że jest to vlog troszeczkę o moim życiu, zawsze tutaj będzie. Natomiast jeżeli w ogóle Cię to nie interesuje, to zawsze można to przewinąć do tego momentu, kiedy tą wartość daje. Postaram się oczywiście zrobić tak, żeby było jak najmniej pitu, a jak najwięcej konkretów. I już za momencik, już za chwileczkę przejdziemy do rozmowy o tych stawkach, ile tak właściwie kosztuje copywriting. Natomiast muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Tworzę właśnie wiadomość do jednej z moich baz mailingowych, tym razem do copywriterów. Skończę i przechodzimy do sedna. Tak swoją drogą wydaje mi się, że ta koszula jakoś tak wisi na mnie i strasznie mnie wyszczupla. I dochodzimy do głównego punktu tej imprezy, mianowicie ile tak naprawdę kosztują teksty. Wciąż na grupach na Facebooku i w innych miejscach, gdzie spotykają się copywriterzy i pozycjonerzy, trwają takie, można powiedzieć, bitwy, w których z jednej strony zleceniodawcy oferują stawki rzędu złoty 50, 2,50, 3,50 za 1000 znaków, z drugiej strony odzywają się copywriterzy, którzy twierdzą, że jak można tak pracować, jak można pracować w ogóle, nie wiem, za 10, za 20 zł, to trzeba mieć stawki liczone w setkach złotych za 1000 znaków. No i skąd biorą się te wszystkie nieporozumienia, jaka jest prawda i ile tak naprawdę kosztują te teksty? Odpowiedź jest ukryta nieco głębiej. Mogę powiedzieć tylko, że ta stawka nie zależy od tego, kto to pisze, czy jest to agencja, czy jest to freelancer. Nie zależy od rodzaju tekstu, bo zgodnie z wytycznymi na przykład artykuł na bloga może kosztować zarówno 15 zł, jak i 150 zł. W niewielkim tylko stopniu, prawie nieistotnym, zależy od tego, jaka jest długość, czy jaka jest tematyka. Cały problem związany jest z tym, że nie rozumiemy jednego
teoretycznie prostego słowa. A to słowo to... copywriting. Ale jak to? Ja nie wiem, co to jest copywriting. No, obawiam się, że możesz nie wiedzieć. Copywriting. Nie mylić z copyright związanym z prawem autorskim. Niestety dla wielu osób są to słowa zupełnie równoznaczne. Natomiast copywriting składa się z dwóch członów. Copy i writing. O ile writing nie powinno stanowić większego problemu, o tyle już z członem copy pewne wątpliwości mogą być. Otóż okazuje się, że to nie tylko kopiowanie, ale definicja wskazuje również na następujące tłumaczenie. Copy to słowa użyte w reklamie w celu zaprezentowania przekazu promocyjnego. Oznacza to, że copywriting jest wszędzie, nie tylko w internecie i od samego internetu jest starszy. Copywriting mamy na billboardach, na ulotkach i generalnie wszędzie, gdzie chcemy coś sprzedać. Można tak to uprościć. No i teraz tak, czy copywriter to słowo, które bezpośrednio wywodzi się z copywritingu? Otóż problem jest taki, że problem naszej branży jest taki, że jest bardzo słaba edukacja i bardzo słaba świadomość tego, kim jest copywriter i czym się zajmuje. I teraz znowu sztuczka. W Polsce przyjęło się mówić, że każda osoba, która zarabia tworząc treści, to copywriter, ale absolutnie tak nie jest. Miejmy nadzieję, że wkrótce w Polsce zrozumiemy to, że osoby piszące różne rzeczy dzielą się na różne grupy i mam nadzieję, że w jakiś istotny sposób będę mógł się do tego przyczynić. Ok, teraz tak krótko. Content writer, czy inaczej web writer, to jest osoba, która tworzy treści, których zadaniem jest przede wszystkim wzbudzenie zaufania. To są osoby, które generalnie zajmują się content marketingiem. Czyli produkt, który oni tworzą, jest produktem o charakterze niskosprzedażowym. Ma wzbudzić zaufanie, ma dać wartość, żeby klient chciał kupić coś po prostu sam z siebie, żeby pomyślał, że skoro tutaj jest tyle wartości w tych darmowych materiałach, to co będzie, kiedy skorzystam z materiałów pełnopłatnych. Produkt, jaki tworzy webwriter, może być różny. To mogą być zarówno artykuły na blogu, jak i jakieś poradniki, e-booki i tak dalej. Natomiast kluczowe jest tutaj to, żeby to było wartościowe, żeby to było wzbudzające zaufanie. Jest to po prostu element kampanii content marketingowych. Drugą grupę tworzą copywriterzy. Copywriterzy natomiast tworzą treści, które mają stricte charakter sprzedażowy. To mogą być zarówno treści mailingów, jak i teksty na strony, opisy produktów. Natomiast, może przy okazji opisów produktów. W jakim przypadku lepiej sprawdzić, w jakim przypadku dobrze sprawdzi się copywriter? Jeżeli masz mały sklep internetowy, tworzysz produkty ekskluzywne, masz tych produktów tylko kilka i każdy chcesz maksymalnie wyeksponować, wówczas copywriter sprawdzi się świetnie, napisze taki tekst, który skłoni Twojego klienta, potencjalnego klienta do tego, żeby tym klientem się stać. Dlatego też w przypadku współpracy z copywriterem nie ma większego sensu rozliczanie się za 1000 znaków, bo czasami to może być dłuższy tekst, a czasami to może być jedno zdanie czy jedno słowo, które umieszczone w odpowiednim miejscu przyniesie spektakularne rezultaty. Pomysłem, który możesz zastosować, jeżeli jesteś copywriterem i który bardzo łatwo będzie wdrożyć u swojego klienta, jest zaproponowanie mu takiego rozwiązania, że podmieniasz jego tekst, który aktualnie znajduje się na jego stronie, o ile oczywiście jest to tekst o charakterze sprzedażowym. Podmieniasz ten tekst, który jest na ten, który samodzielnie napiszesz i nadwyżka, którą ten tekst zarobi, jest dzielona pomiędzy Ciebie i Twojego klienta. Jeżeli potrafisz pisać skuteczne teksty sprzedażowe, to takie rozwiązanie jest czystym win-win. Kolejna grupa to SEO copywriterzy. Znowu zupełnie coś innego. SEO copywriter skupia się na tym, żeby stworzyć taką treść, którą polubi Google,
którą zaindeksuje i odpowiednio będzie przedstawiać innym osobom. Początkowo, czy może kilka lat temu, SEO copywriting wyglądał troszeczkę inaczej niż wygląda dzisiaj. Wtedy chodziło głównie o teksty typu pressel page, o teksty zapleczowe, których właściwie dzisiaj już się nie stosuje. To były treści kompletnie taki bełkot, byleby tylko pomieszać słowa kluczowe. Natomiast po zmianach, jakie nastąpiły w Google, po Pingwinie, po Pandzie, po BrainRanku, po wprowadzeniu semantycznych wyników wyszukiwania, SEO copywriting uległ dużej zmianie i dzisiaj duże znaczenie ma również wartość, jaką dany artykuł niesie osobie, która go czyta. Dlatego też SEO copywriting nieco zbliżył się do content writingu. Natomiast ciągle tutaj duże znaczenie, największe znaczenie kładzie się na tym, żeby ta treść była odpowiednio zoptymalizowana. SEO copywriter nie musi być jakimś super twórcą. Ważne, żeby pisał w miarę poprawnie, bezbłędnie i przede wszystkim znał podstawowe wytyczne, takie jak stosowanie nagłówków, jak odpowiednie długości, odpowiednie umieszczenie fraz kluczowych i tak dalej. Kilka takich metatagi, kilka takich kluczowych elementów, dzięki którym teksty, które będzie tworzył, będą wartościowe. Jak we wcześniejszych przypadkach, SEO copywriter może tworzyć różne treści i na przykład opis produktu może zostać stworzony zarówno przez content writera, zarówno przez copywritera, jak i przez SEO copywritera, ale zależny od tego, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy, żeby ten opis dawał maksymalną wartość, żeby ten opis był dobrze widoczny w wyszukiwarce i żeby ten opis jednocześnie świetnie sprzedawał, to do jednego takiego opisu trzeba zatrudnić 3 różne osoby. Stąd biorą się też różnice w cenach, ponieważ SEO copywriter, który najmniej pracy wkłada w jednostkowy tekst, jest w stanie pisać je szybciej, pisać ich więcej, częściowo automatyzować swoją pracę i jego stawki będą najniższe z tych wszystkich 3 grup. Content writer natomiast będzie oczekiwał znacznie wyższego wynagrodzenia. Natomiast w jego przypadku też ciężko jest bezpośrednio zmierzyć skuteczność takiego tekstu. Oczywiście jest to możliwe, natomiast nie tak proste jak w przypadku SEO copywritera, gdzie po prostu można zmierzyć, ile wejść dana treść zanotowała, czy w przypadku copywritera, gdzie można po prostu zobaczyć, ile zamówień dany tekst generuje. Natomiast przede wszystkim, jeżeli zamawiasz dany artykuł, zastanów się, jaki powinien być jego cel, co chcesz osiągnąć i wtedy zdecyduj, której z tych grup, jakiemu rodzajowi osoby piszącej chcesz zlecić. Oczywiście do tego mamy kolejne rozróżnienia. Mamy coś takiego jak ghostwriting, który związany jest z prawami autorskimi. Wszelkie prawa przechodzą na ciebie, możesz podpisywać się pod takim tekstem. To oczywiście większe zastosowanie ma bardziej w content writingu niż w copywritingu. Natomiast warto mieć tego świadomość. Mamy również dziennikarzy, blogerów, pisarzy i tak dalej. Także tych możliwości, jak widzisz, jest bardzo dużo. Każda grupa ma troszeczkę inną specyfikę, zajmuje się troszeczkę inną twórczością i wrzucanie wszystkich tych ludzi, wszystkich tych grup do jednego worka kończy się potem ogromnymi nieporozumieniami i konfliktami, jeżeli chodzi o to, ile dana praca powinna kosztować, ile kosztuje 1000 znaków ze spacjami. Taki standardowy sposób rozliczania. A kiedy dodamy jeszcze, że można to bardziej sprecyzować, czyli dodamy jakiś technical copywriter, social media copywriter i tak dalej, no to tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I warto na etapie zamawiania tekstu zastanowić się dobrze, kto to ma pisać i wtedy dopiero zastanawiać się, która oferta jest dobra, żeby przynajmniej wiedzieć, w jakim rzędzie wielkości, jeżeli chodzi o stawki, się obracać. Bardzo dziękuję Ci, że dotrwałeś aż do tego momentu, że poświęciłeś czas na to, żeby obejrzeć cały ten materiał. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście skomentuj, zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Natomiast to, co jest najważniejsze z tego dzisiejszego odcinka, to zapamiętaj proszę, że osoby piszące
treści różnią się między sobą i jeżeli różnią się produktem, który wytwarzają, a z tego też wynika, że również stawkami. To, co jest kluczowe, to przed zleceniem tekstu trzeba po prostu przemyśleć, czy szukamy specjalisty od koncepcji reklamowych, czy kogoś, kto stworzy bardzo wartościowy content, czy po prostu osób, które będą tworzyć proste treści, których głównym zadaniem jest wspieranie SEO. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i do zobaczenia w piątek.